kwadransie z prezydentem pojawiło się pytanie od mieszkańca, który dopytywał o remont parkingu przy ulicy Opalińskiej w Lesznie. Wiceprezydent Adam Mytych w programie powiedział, że to leszczyńska spółdzielnia mieszkaniowa i PSS z POŁ-em są właścicielami tego terenu. Jak informuje nas leszczyńska spółdzielnia mieszkaniowa, wiceprezydent opinię publiczną wprowadził w błąd. Właścicielami wspomnianego terenu są miasto Leszno, spółdzielnia z POŁ-em oraz Enea S.A.